Ostatnio mówiłem o takim zrównoważeniu pracy i odpoczynku. A dzisiaj chcę troszkę spojrzeć na to, na temat w ogóle równowagi w sposób dużo bardziej głęboki. Zależy mi na tym, żebyście w ogóle to też kazanie Michała, które było ostatnio. Ja nawet tam na Facebooku to podpisywałem, to jest bardzo ważne poselstwo, bo to jest poselstwo, które wskazuje, jak wygląda obecnie stan ludzkich umysłów, prawda? Nie tylko w Kościele, no ale że tak powiem o Kościele tutaj mówimy, nie? I gdzie leży ten główny problem? Bo się mówi o skutkach, To jest jedna z przyczyn. Ja właśnie, to co dzisiaj Ewa też mówiła, że to chodzi o wyeliminowanie w ogóle przyczyny, nie skutku. Skutek to się sam eliminuje. Ja dzisiaj chcę pociągnąć w ogóle temat związany z równowagą. Chciałbym, żebyście do tego podeszli poważnie i żebyście też, nawet jeśli potrzeba, to potem sobie przesłuchiwali tego, bo to jest temat, który nie tylko jest bieżący, ale i się z nim dzisiaj zderzamy, czyli z brakiem równowagi, z tym się zderzamy, i z potrzebą równowagi, ale to też jest rzecz, która ja wziąłem bardzo mocno do siebie i ja cisnę strasznie z tym. Także ja po prostu, rozmawiając z ludźmi, przede wszystkim, jeżeli chodzi o liderów, o ludzi, którzy też mają różne odpowiedzialności, ja na to kładę bardzo duży nacisk w tej chwili. Dlatego to jest też, zapoznajcie się z tym, bo to jest jakby obecnie taka rzecz, którą dużo ode mnie możecie o niej po prostu słyszeć, nawet w indywidualnych rozmowach. Wiecie, przede wszystkim trzeba zobaczyć, czym równowaga jest. To jest zdolność do utrzymania własnego, nazwijmy to, środka ciężkości, pionowo. Że jakiś tam środek ciężkości masz w sobie. Pionowo nad punktem podparcia, przy jak najmniejszym odchyleniu podczas działania sił zewnętrznych. Normalnie działają na ciebie siły zewnętrzne, bardzo różne. Nawet na twoje ciało fizyczne działają siły zewnętrzne. I równowaga jest wtedy, kiedy ty nie ulegasz tym siłom. Jest wszystko w tobie zrównoważone. Jesteś jakby twój pion powoduje, że nie odchylasz się od poziomu. W ogóle stoisz. Nie? To jest równowaga. Tak nawet jest ciało nasze zbudowane, zobaczcie. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedyś problemy z błędnikiem. Ja miałem. Ja wiem, co to znaczy mieć problem z błędnikiem, że siedzisz i wstajesz i cię wlecze w prawo albo w lewo. I ty, ja pierwszy raz w życiu, jak się z tym zderzyłem, ja mówię, co to w ogóle jest? Rozumiesz, o co chodzi? Ja to już się w młodych latach z tym zderzyłem, bo trenowałem karate, różne rzeczy dostałem nieraz gdzieś tam w głowę i wiesz, dostajesz w głowę i na przykład masz problem z błędnikiem przez kilka minut. W ogóle i chodzisz, tak chodzisz. I tobie się nic nie stało jakby. Po prostu równowaga twoja została zachwiana. To doprowadza do tego, że zaraz leżysz na ziemi. Dlaczego bokserzy padają? Zostanie i on padnie. W większości przypadków dlatego, że przestaje mu działać prawidłowo błędnik. Rozumiesz? Czyli ośrodek równowagi. Równowaga to nadanie organizmowi zdolności do jego właściwego położenia i funkcjonowania w przestrzeni. Czyli równowagę możemy nadać. To jest bardzo dobra wiadomość, że nie trzeba myśleć o, bo ja nie mam równowagi, bo się urodziłem w środowisku niezrównoważonym, bo tak mnie wychowali i tak dalej. Nie, równowagę można nadać. Życiowa, bo mówimy o życiowej równowadze. Ją można zdobyć. Równowaga to pierwotny stan organizmu będący stabilnym układem przeciwstawnych sobie sił. Czyli równowaga to jest coś takiego, co wmontował w ciebie i we mnie Bóg.
To jest pierwotne, to są ustawienia fabryczne. Normalnie człowiek jest powołany do równowagi życiowej. On ją utracił, tą równowagę. Ale nie to, że on jej nie miał. On miał. Z czasem, licząc od twojego dzieciństwa, krok po kroku traciłeś równowagę. Rozumiesz, o co chodzi? Doprowadzało to do tego, że zacząłeś się chwiać, rozumiesz, upadłeś, leżałeś, nie mogłeś wstać i tak dalej, mówię jako temat życia, nie? Równowaga to stan organizmu, w którym działające w nim wewnętrzne siły oddziaływują na siebie tak, by organizm pozostał w bezruchu. Wewnątrz twojego życia, w środku ciebie są różne siły, różne energie. Smutek, radość, zadowolenie, niezadowolenie, gniew, szczęście. Wiesz, rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię o emocjach teraz. I teraz tak, jeśli to jest niezrównoważone w środku, to cię powali. I najlepszy numer jest taki, że nie musisz mieć nacisku zewnętrznego, powali cię twój wewnętrzny brak równowagi. Taka to jest filozofia. Przecież Paweł mówi tak, żeby was nadmiar smutku nie pożarł. Co to jest? To jest brak zrównoważenia u tych ludzi. Nie wiem, czy zauważyliście, ludzie, którzy tam mają korbę i nie wiem, co oni robią z Biblią, chyba jej nie czytają, albo czytają ją w sposób w ogóle, nie wiem, dla nich, którzy sobie sami zaplanowali. Na przykład mówią, bo jest napisane, że nie wolno robić sobie tatuaży w Biblii. W Biblii nie jest napisane, że nie wolno robić tatuaży, nigdzie. W Biblii jest napisane, żeby nie nakłuwać sobie ciała, czyli robić tatuaży, pielęgnując przez to żałobę po zmarłym. Bo Bóg zabronił mieć dłużej, niż już nie pamiętam ile, jakiś jest okres czasu pozwolenia w prawie, był, ile? Czy 6 dni, tak? No, że nie wolno dłużej, dokładnie, do szabatu. Że nie dłużej niż 6 dni żałoba. Matka ci umarła, 6 dni możesz płakać, jak 7 dnia się rozpłaczesz, to możesz kamieniem dostać. Bo to było prawo. Szedł tam ktoś, matka mu umarła, 7 dzień płakał. Kamieniem dostał. To sąsiad go uderzył. Dlaczego mnie uderzyłeś kamieniem? My płaczesz dzisiaj. A prawo mówi, że już nie możesz. Zobaczcie, to jest mistrzostwo świata. To a propos tych, którzy mówią, że nie dają sobie rady z emocjami. Bóg powiedział, masz 6 dni. Nie wolno ci żałoby trzymać dłużej. Bo oni, wiecie, co robili. Szczególnie te narody zewnętrzne, te tatuaże robili i w ogóle, wiesz, tam to było ku pamięci. Matka umarła, brat, swat, ktoś tam, to oni sobie robili, to nakłuwali sobie ciało, jakieś symbole i w ogóle do tego nie wolno robić. To dzisiaj idioci mówią, to tatuaże nie wolno robić sobie. Nie. Nie wolno było, kurczę, dłużej niż tydzień trzymać w ogóle żałoby i nie upamiętniać tego na ciele swoim. A więc tutaj o czym mówię? Bo o równowadze wewnętrznej. On przez cały czas chce, żeby ludzkość była zrównoważona. W ogóle wiecie o tym, że gdyby ludzkość poszła za elementem równowagi wewnętrznej, to nigdy w życiu Ewa nie porozmawiałaby z wężem. Dlaczego? Teraz wyobraźcie sobie, że jest zrównoważona. I siedzi wąż, do niej mówi, rozumiesz? I on mówi w taki sposób, jak nikt tam nie mówi. To tylko Adam tak mówił i Bóg. A tu coś mówi. Wiesz, o co mi chodzi? Gdyby ona miała równowagę wewnętrzną, to ona by popatrzyła na to coś, no nie, powiedziała, nie, to w ogóle ty nie mówisz. Ty w ogóle, bo ty jesteś w ogóle wąż, czy jak cię tam zwą. Rozumiesz? No by nie porozmawiała z tym. Nie wiem, coś wam powiem. Jaka by była wasza reakcja? Wasza reakcja. Pomyśl teraz sobie, nie odpowiadaj, tylko pomyśl. Nie wiem, idziesz sobie ulicą, mija cię w ogóle człowiek z owczarkiem niemieckim, owczarek się odwraca i mówi do ciebie, słuchaj, weź się za siebie.
co byś zrobił? Powiem ci, co ja bym zrobił. Powiedziałem, milcz, szatanie. I poszedłbym dalej. Taka była moja reakcja na mówiącego do mnie owczarka. Milcz, diable. Czemu? Ty nie masz głosu. Ktoś powie, o, tam przez osła Bóg przemówił. Bóg przemówił przez osła i to był precedens. Tak samo jak Bóg raz słońce wstrzymał i to był precedens. Tak samo jak nieraz coś zrobił Bóg, to jest precedens. A rozumiesz, o co chodzi? W czasie, kiedy masz dostęp do Pisma Świętego, do YouTube'a, do kaznodziei, do pełnej Ewangelii, owczarek nie będzie mówił ci, jak masz żyć. Rozumiesz? Bo to trzeba mieć wewnętrzną równowagę. Wewnętrzną równowagę. To tylko jakaś szajbus, który w ogóle uważa, w ogóle, o tak, pan do mnie miał coś do powiedzenia i pan użył psa. No proszę cię. Po prostu nie masz równowagi wewnętrznej, jesteś niezrównoważony. Ale po co? Ale po co? Musisz, ty nie możesz powiedzieć tak, zgadzam się i dalej mieć tego pytania. Bo musiałabyś przejść, musiałabyś odpowiedzieć sobie po co. No, no to masz zamknięty temat. Ale to, zobacz, jak zgadzasz się, że to bez sensu, a zdarzyłoby się to w jakichś okolicznościach, to Bóg byłby niezrównoważony. No bo ty, chodząc w Duchu Świętym teraz, masz, i zaraz będziemy o tym więcej mówić, bo to jest fajne, ty masz wyargumentowane, rozumiesz, o co chodzi, że to tak nie działa dzisiaj. To tak nie działa. Rozpoznałaś w duchu czas, porę, rozumiesz, że osioł przemówi, ale nie wiem, czy zauważyliście, więcej żadne zwierzę nie przemówimy. Nawet w ogóle osioł, na którym Pan Jezus jeździł. Święty osioł. Najświętszy. Świętszego nie było stworzenia. Rozumiesz? Równowaga to jest wartość też. Równowaga ma wielką wartość. Człowiek zrównoważony z automatu posiada wartość. Jest wiele wart. Dlaczego? Bo to jest towar deficytowy dzisiaj. Towar deficytowy, żeby ludzi zrównoważonych spotykać. Żeby z nimi móc być blisko. Równowaga to jest w praktyce spokój i opanowanie. Tam, gdzie się nie pojawia, nie ma systematycznego spokoju, nie ma opanowania wewnętrznego. Ja nie mówię wstrzymywania się, tylko opanowania. Opanowanie oznacza panowanie nad jakimś elementem tu i teraz. Jeżeli nie ma równowagi, to nie będzie spokoju, nie będzie opanowania. Człowiek będzie niespokojny i nieopanowany. Czemu? Bo te środkowe siły będą ze sobą cały czas drzeć koty. Cały czas będą, kurczę, walczyć. Przepychać je w prawo, w lewo. Teraz drugi list do Tymoteusza 2,24. Przekład Biblii Tysiąclecia. A sługa Pana powinien być zrównoważony. No lepiej nie można. A sługa Pana powinien być zrównoważony. Drugi do Tymoteusza 2,24. Przekład z Biblii Tysiąclecia. Również przekład Biblii Tysiąclecia. Apokryf. Nie wiem, czy kiedyś zechcieliście przeczytać jakiś apokryf. Ten nazywa się Mądrości Syracha. Biblia Gdańska, przepraszam, Biblia Tysiąclecia zawiera go w swoim kanonie. Nie trać równowagi w czasie utrapienia. Ja to się w ogóle nawracałem na tym. Ja to się nawracałem na przypowieściach Salomona, na kaznodziei Salomona, na mądrości Syracha, na księdze mądrości. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest niekanoniczne. To jest bardzo fajne. Jak nie wie, że to niekanoniczne, to Bóg do niego mówi. Wiesz, potem się dowie, że to niekanoniczne i przestał mówić. To jest w ogóle, ja zawsze mówię, czasami ludzie mówią, zobacz, to jest niekanoniczne. Ja mówię, posłuchaj, a mówił Bóg do ciebie? Ja mówię, niekanoniczne znaczy, że jakie?
Że, nie, że kurczę, ta grupa mnichów w tamtym czasie uznała, że to nie kanon, tak? Tych mnichów, którzy to składali do kupy. Którzy nie wiadomo, czy byli nawróceni, czy nie byli nawróceni, bo to cholera wie, co to za ludzie wzięli, powiedzieli, rozumiesz, oni, człowieku, metodą w ogóle tego, że im się w większości przypadków rzecz zgadza, złożyli kanon. Że tak jest kanon złożony. Przecież kanon polega na, kanon został złożony w ten sposób, że złożono te księgi, które dzisiaj mamy tutaj w Biblii naszej, bo one były podobne. Jak tam coś przeczyło w jakiejś księdze, takie było dziwne, to oni tego nie brali pod uwagę. No tak kanon się tak został złożony. My, a my to przy tym wzięliśmy, łyknęliśmy to i zbudowaliśmy na tym obecny kościół. Na kanonie tym jest zbudowany. Ja nawet nie chcę mi się poruszać teraz tego tematu. Generalnie to jest fakt jakiś. Jakiś mędrzec powiedział, nie trać równowagi w czasie utrapienia. Znaczy, że w ogóle kiedy wychodzi to, że masz brak równowagi życiowej? Podczas utrapienia. Bo to często człowiek chodzi, buja się. Rozumiesz? Ja jestem zrównoważonym człowiekiem. No zobaczymy, jak przyjdzie utrapienie. Nie przyjdzie na mnie. Ja mówię, dlaczego na ciebie nie przyjdzie? Na wszystkich przychodzi utrapienie. Ja nie wiem, dlaczego. Na mnie nie przyjdzie. Jak nie przyjdzie? Prześladowania mieć będziecie. Mesjasz powiedział. No nie rozumiem. Ja 21 lat jestem z Bogiem, tyle ile na mnie przyszło utrapień. Ja je zwyciężyłem, to jest coś innego. Rozwaliłem diabłu łeb. Ale to ja wiem, ile ja stączyłem walk. Rozumiesz, o co chodzi? Mnie demony nie omijały mnie. Teraz jakiś czas już mnie tam omijają, bo przestałem być intratnym jakby tam kąskiem, nie? Ale ludzie niekoniecznie mnie omijają, nieprzychylni. Równowaga polega na tym, że to, co funkcjonuje w życiu człowieka, zarówno w umyśle i emocjach, jak również w jego działaniu, jest równoodważone. To jest równe. Czyli są tego takie ilości, aby życie owego człowieka było stabilne. Posłuchaj. Trzecia księga Mojżeszowa, 19:36. Będziesz miał wagi rzetelne. To były prawa Boże. To było jedno z tych 600 tam nie wiem ilu przepisów. W ogóle będziesz miał wagi rzetelne. Jam Jahwe, jestem Bogiem waszym. Co on mówi? Ja jestem Bóg równowagi. Będziesz miał wagi rzetelne. Bo jam Jahwe, jam twój Bóg. Jak chcesz ze mną obcować, to musisz mieć wagi rzetelne. On ich uczył. On pokazywał, że równowaga to jest szacunek dla niego. A rozumiecie? Bóg jest zrównoważony. I stworzył zrównoważonego człowieka. I teraz odchyły od tej normy, to jest policzek w ogóle w stronę Boga. Policzek. Jestem niezrównoważony. Taki jestem. Będziesz chodzi. Wiesz? No jaki, dlaczego ty taki jesteś, człowieku? Od razu mi się przypomina w ogóle ten, taki w necie kiedyś widziałem taki obrazek. Jeden stoi wróbel. Drugi tak małe przekręcony, jest napisane, ja i mój brat debil. Wiesz, no kurczę, człowiek, on ma łebek przekręcony i tak se staje, tak se chodzi w życiu z łebkiem przekręconym. Rozumiesz? No kurczę. Piąta Mojżeszowa, 25:15. Będziesz miał odważniki o pełnej wadze. Efę o pełnej zawartości, abyś długo żył na ziemi. Chcę się odnieść do bardzo poważnej obietnicy tutaj powiedzianej. Na czym polega rzecz? Że tylko ludzie zrównoważeni są w stanie osiągnąć realny sukces tu na ziemi.
długo żyć, to nie znaczy, że jedynie długo, jeżeli chodzi o czas. Chodzi o jakość życia. No, będziesz miał równo. Nasze życie w równowadze to hołd oddany Bogu i rękojmia obietnicy sukcesu. Twoje życie w równowadze to hołd oddany Bogu i obietnica sukcesu w twoim życiu. Księga Ezechiela 45:24. Jako ofiarę z pokarmów, Bóg mówi, jak ma wyglądać ofiara z pokarmów, jako ofiarę z pokarmów, po jednej efie na każdego cielca, nadto hin oliwy na efę. Oni składali ofiarę i tam musiało być wszystko zrównoważone. Jeden cielec, jedna efa, czyli jeden ten, ja mówiłem kiedyś, co to jest efa, dzbanuszek o określonej ilości w ogóle tam piachu, tak, ta miara. Czyli był jeden cielec, jedna efa jakiegoś ziarna i jeden hin oliwy, też jakieś tam odmienne. To musiało być zrównoważone. Tam nie było, że na przykład przed kapłan mówi, a dzisiaj mam takie w ogóle objawienie od Boga, dam półtora hinu, czy tam hina. To więcej tej oliwy damy, bo Pan mi teraz proroczo pokazał, że będziemy mieli większe błogosławieństwo. Takie błogosławieństwo. Chodzi o co? Chodzi o to, że hin, a nie półtora hinu. A w ogóle wiecie, że za dużo to jest też źle. Za mało jest źle i za dużo jest źle. Dobrze jest równo. Ani za dużo, ani za mało. Skąd w ogóle takie dziwne rozjazdy w kościele? Jedni jacyś tacy plastikowi, rozumiem, o co chodzi, drudzy w ogóle fruwają w chmurach. Co to jest? Jedni za mało oliwy leją, drudzy za dużo oliwy leją. Hin, oliwy na jednego cielca. Efa, ziarna na jednego cielca. Tak powiedział Bóg. Ludzie mówią, to się nic się nie zmieniło. Czemu? My nie mamy w Biblii wyprostowania tego zjawiska, czyli wyprostowania, przedstawienia tego w ogóle w sposób przeciwny. Równowaga to równe dawki określonej materii. Po złączeniu ich powstaje kompletny produkt. Kiedy jesteś kompletny? Kiedy jesteś zrównoważony. Wtedy jesteś kompletny. Nie wtedy, kiedy nałapałeś wszystkiego. Nie wtedy, kiedy nawet nie wtedy, kiedy miałeś różne doświadczenia. W ogóle, bo tu też jest taka klasa ludzi. Bo jedna klasa to jest taka, ja nałapałem wszystkiego. To teraz ja jestem pewien. Druga klasa to mówi, ja nie tylko nałapałem, ale ja też tego doświadczyłem, przeżyłem. To jest za mało. Pytanie, czy ty przeżywasz w równowadze, a nie, że ty przeżywasz. Po co to przeżywasz? Przeżywaniem nie uczcisz go. Uczcisz go zrównoważonym przeżywaniem. Tym go uczcisz. Uważam, że jednym z najgłówniejszych problemów obecnego świata to jest wygodnictwo. To jest moje zdanie na ten temat. To jest wygodnictwo. Świat jest dziś wygodny. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. Ludzie przyjmują tylko to, co nie wymaga włożenia w przyjęcie tego żadnego wysiłku. Rozumiecie, co mamy za czas? Ludzie obecnie, nie tylko Kościół, w ogóle wszyscy ludzie na świecie, w takim żyjemy czasie duchowym. To jest prorocze, co ja do was mówię, żebyście to zobaczyli. Ludzie obecnie na ziemi przyjmują tylko to, co nie wymaga włożenia w przyjęcie tego żadnego wysiłku. Ja wam zaraz to pokażę dalej. I zobaczycie, jaki ma rozmach ten problem. To właśnie wygodnictwo jest swoistym, jakby to powiedzieć, generatorem pseudonauki, która jest wszechobecna w naszych czasach. Ja trochę wam pokażę w temacie tej pseudonauki. Co to w ogóle jest? I teraz ja mam bardzo dużą prośbę, żebyś, ponieważ jesteś w Duchu Świętym,
na bieżąco, nie później, tylko na bieżąco, bo to jest proste, robił rozdzielenie w tobie. W obecnym czasie o tym, co człowiek uznaje za prawdę, decyduje nieznajomość faktów, nie argumentacja logiczna, nie dowody, nie badania i nie analizy. Ale decyduje o tym to, co jest dla człowieka proste do zrozumienia. Rozumiecie to? To, co jest proste do zrozumienia. Ludzie przestali badać zjawiska. Otwiera się internet, lecę. Prrrt, aha, to rozumiem. Prrrt, to rozumiem. Prrrt, to rozumiem. Przyjmuję. A przepraszam, a co z tymi rzeczami, co nie rozumiesz? A tu nie rozumiem, to ja to wyrzucam. Bóg jest Bogiem prostoty. Nie. Nie, 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 nie. Bóg nie, 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 proszę cię. Nie. Nie. Czy ty rozumiesz przez prostotę w ogóle? Prostactwo. Pomyliło ci się prostactwo z prostotą. To wielka różnica. Być człowiekiem prostolinijnym, a być prostakiem. To wielka różnica. A dzisiejszy czas to jest czas prostaków. I w Kościele też. To, co człowiek uznaje za prawdziwe lub nieprawdziwe, jest kwestią tego, co dla tego człowieka jest łatwiejsze do zrozumienia. A więc mamy jeden element i drugi. Człowiek przyjmie ten, który jest łatwiejszy do zrozumienia. Nie podejmie wysiłku zrozumienia tamtego. Nie rzuci się w wir edukacji. Nie spali się w modlitwie, aby pojąć. To przyjmę, bo to jest łatwe. Przypominam, potężny problem obecnych czasów, wygodnictwo, to wywodzi się z ducha antychrysta. To wywodzi się z ducha antychrysta. Jest taki program. Jak to, matura czy bzdura, jak to się nazywa? Matura to bzdura. Proszę obejrzyjcie, zobaczycie obecny świat. Człowieku, zobaczycie obecny świat. I uważacie, że Kościół od tego odstaje? Nie odstaje. Taka sama grupa głąbów jest po stronie Kościoła, jak po stronie świata. Głąb na głąbie. Rozumiesz? Abnegat na abnegacie. Przyjmują to, co jest dla nich łatwe. Pastor powiedział. Co pastor powiedział? Przyjąłeś od pastora to, co było dla ciebie łatwe. Czemu nie powiedziałeś, co pastor powiedział jako kompleksowa wypowiedź? Czemu tego nie zrobiłeś? Bo tam to było jakie? Trudne. Trudne. Wziąłem to, co łatwe. Uległeś duchowi antychrysta. Duchowi tego czasu. Duchowi tego czasu. Ja w ogóle z tym duchem walczę. Ja jestem w nim, ja jestem z tym demonem, z tym systemem demonicznym na drodze agresywnej walki. Długo już. Też przychodził do mnie. Chciał, żebym w ogóle przyjmował to, co jest łatwe. Rozumiesz? To, co łatwe. W obecnym czasie prawda jest uzależniona od tego, co człowiek sam sobie ustali za prawdę. To, co człowiek se ustala za prawdziwe, to mówię, to jest prawda. To jest prawda. To, co ja sobie ustanowiłem za prawdę. Jeżeli coś jest proste do zrozumienia, jest to prawda. A jeżeli coś jest skomplikowane, to jest to nieprawda. Bo to jest skomplikowane. Ja tego nie rozumiem. Ja mówię, co to mnie obchodzi?
Przepraszam, a co mnie to obchodzi, że ty nie rozumiesz? Jezus Chrystus przyszedł i mówi tak, będziecie, kto nie będzie jadł mojego ciała i pił mojej krwi, w ogóle nie będzie miał działu ze mną i stoi. Całe prawo mojżeszowe mówi zakaz w ogóle picia krwi. A ten w ogóle nie dosyć, że mówi, że mają krew pić, to jeszcze jego krew. Rozumiesz? I stoi w ogóle, wiesz. Ja jestem manna z nieba. Mistrz. No mistrz. Masz jakieś wyjaśnienia tego? Nie, oni stali, bo nie rozumieją. A co to kogo obchodzi? W ogóle ludzie, co Boga obchodzi, że ty czegoś nie rozumiesz? Posłuchaj, dostałeś mózg, masz normalny mózg. Powiem ci, co dodatkowo masz jako bonus. Ducha Świętego. I co Boga obchodzi, że ty czegoś nie rozumiesz? To do roboty. To do roboty. Co to jest usprawiedliwienie, że czegoś nie rozumiem, że ja czegoś nie pojmuję? Ja jak czegoś nie pojmuję, to się spalę, a to pojmę. W małych sprawach. A wiecie, co ja robię? Ja nawet ryzykuję, że to, co ja stwierdzę, może mnie pogrążyć. Czemu? Bo ja szukam. Ja sobie nie wyobrażam być śmierdzącym leniem, który przyjmuje to, co jest łatwe. Bo to jest łatwe. Reszta to nie jest od Pana, bo Duch Święty jest prosty. Duch Święty to jest Duch Święty. Ja nie czytam, że to jest Duch prosty. Była taka grupa, kiedyś oni się nazywali prostaczkowie. Taka grupa chrześcijan. My jesteśmy prości chrześcijanie. Tam człowieku w Cieszyn, tamte tereny, oni też wzięli. My jesteśmy prości i oni w ogóle, i to jest najlepsze. Oni się chodzili, szczycili, że oni są prości chrześcijanie. To by jeszcze się nazwali prostaczkowie. My jesteśmy prostaczki, prostaczka. Ale człowieku, reformacja, lutrowa reformacja, jak troszkę w tym pogrzebiecie sobie, no nie, to zobaczycie, że jednym w ogóle z podstawowych elementów reformacji w tamtym czasie to była edukacja ludzi. Pierwsze uniwersytety powstawały przez ruchy kalwinistyczne w Szwajcarii. Z czego reformacja wyciągnęła lud? O co tam chodziło? Ludzie mówią, tu chodziło o objawienie łaski. Nieprawda, że chodziło o objawienie łaski. To jest nieprawda, że reformacja przyniosła objawienie łaski. Ja to oficjalnie twierdzę, to jest nieprawda. Głównym celem reformacji była edukacja narodów. Ludzie nie mogli, oni nie umieli czytać. Jak mieli czytać pismo, jak nie umieli czytać? Ile lat jeszcze później w ogóle księża w kościele czytali pismo po łacinie? Nikt nic nie rozumiał. On się odwracał w tej człowieku sukience do tego, otwierał i czytał to wszystko po łacinie, a banda, rozumiesz, ciemnogrodu stała i się patrzyła. Rozumiesz? Dlaczego? Zobaczcie, jak wygląda msza. Co to w ogóle jest? Dlaczego ten obrządek taki, który jest? Tak, tam jest na hasło, kiedy klękasz, kiedy robisz tak. Tam jest wszystko zaplanowane. Dlaczego? Bo to dla głąbów było. Dla ludzi ciemnych. Ciemni ludzie. I Kościół katolicki zabazował na ciemnogrodzie. Rozumiecie, na czym diabeł bazuje? Na ciemnogrodzie. My mówimy ciemność, ciemność. Kalwin ciemność rozumiał przez brak edukacji duchowej, psychicznej. To zaczęli edukować ludzi. Co zaczęli robić? Biblię w ogóle przetłumaczyli. Rozumiecie? Z tej łaciny najpierw dali ludziom tą Biblię. Mówią, czytajcie, ludzie, czytajcie. Dowiadujcie się. My dzisiaj taki, wiecie, ja naprawdę uważam, że to jest religia, ta charyzmaniatyczna religia, ona doprowadza człowieka do takiego dziwnego miejsca. Dziwne miejsce to jest takie. To jest takie miejsce, które tak zwaną duchowością próbuje zastąpić cały system światła, które dał Bóg ludzkości. Jeszcze w ogóle do tego ideę tworzą.
bo my jesteśmy, my w prosty sposób rozumiemy, w prosty sposób w ogóle, w prostacki. W prostacki, a nie prosty. To wielka różnica. Dlaczego tak się dzieje? Bo aby zacząć rozumieć to, co jest skomplikowane, trzeba skupić się, a obecny świat nienawidzi skupienia. Dzisiaj ludzie chodzą w rozproszeniu, człowieku, rozumiesz, jak carskie dychy. Dla nich to nie ma żadnego... Skupić się trzeba, skupić. Po drugie, edukować się. Edukować, edukować. Ja w ogóle do ludzi wierzących mówię, ty masz wszystko wiedzieć, wszystko. Mówisz o sobie kapłan, mówisz, że jesteś osoba prorocza. Ty masz wszystko wiedzieć. Ty masz się umieć wypowiedzieć, przynajmniej na jakimś odcinku w każdej dziedzinie. Albo umieć przyjąć taką postawę, rozumiesz, o co chodzi, w której zostaniesz przez kogoś uznany za osobę, która wie cokolwiek. Bo inaczej to w ogóle zostaniesz wyrzucony poza w ogóle system. A więc edukację, edukować się. I trzy, poświęcić czas i energię. Trzeba coś dodatkowo zrobić, aby zgłębić jakąś prawdę. A chrześcijanom się nie chce dodatkowo czegoś robić. Że tu były tekst, właśnie było mówione, że chodzisz do kościoła, nauczanie i tak dalej. Właśnie świadectwo, które tam Basia składa, mówi, że ludzie, długopisy, kartki w ogóle siedzieli, pisali. Byli napaleni. Dzisiaj wielu ludzi mówi, to jest norma. Dobra, fajnie, dostałeś w bonusie pewną kurczę rzecz. Mamy potężną doktrynę. Mamy doktrynę wyzwoleńczą. Dwa, mamy potężną opiekę duszpasterską. Trzy, mamy strukturę duchową, która wprowadza ludzi, tak, w to, aby ową doktrynę przeżywać w Duchu Świętym i prawidłowo realizować. Mamy to, ale coś ci powiem. Jest coś więcej. Więcej. A wiesz, dla kogo teraz, jak osiągnąć to coś więcej? Musiałbyś indywidualnie szukać, grzebać, dłubać, edukować się, ryć. Czemu my naciskamy na życie modlitewne? Bo tam się ryje. To nie jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, skład apostolski, Ojcze nasz, przez Ciebie pieprzną, poszedł, wyszedł. Masz ryć. Aż się doryjesz. Rozumiesz? Aż się doryjesz. Do czego? Do tego, co jest głębiej. Za trudne? Rozumiesz? To jest trudne dla ludzi. Nie mam czasu, nie mam drobnych. Rozumiesz, o co chodzi? Trzeba coś dodatkowo zrobić, aby zgłębić jakąś prawdę. Dodatkowo. Zawsze trzeba coś dodatkowo zrobić. Dla człowieka, który realnie chce wzrostu. To słowo, to co należy, to jest za mało. Większość ludzi tego nie chce, więc idzie na łatwiznę. Mówią, to rozumiem, tyle rozumiem, więc to jest prawda. To zrozumiałem, tyle zrozumiałem, to jest prawda. To jest prawda. To jest co to jest? To jest jakiś wycinek. Jeden z puzli. A rozumiesz? Jeden z puzli. Objawił ci Pan puzel. Okej? Okay? Bo to, co łatwe, też będzie z Boga. Tylko Bóg jest kompleksowy. Są rzeczy łatwe i są rzeczy trudne. I to jest ten sam Bóg. W jednej ręce łatwe, w drugiej trudne. Kościół z jednej ręki, bo to jest łatwe, bo tu nie trzeba włożyć pracy, bo tu nie trzeba tego, nie trzeba tamtego. Druga ręka, druga ręka. Ludzie mówią tak, tamten człowiek mówi do mnie w sposób niezrozumiały, więc to, co mówi, to nie jest prawda. Takie coś jest w umysłach ludzi, bo ja go nie rozumiem. Posłuchaj, ja rozumiem każdego. Uważnie słucham i rozumiem. Ja słuchając tego człowieka,
rozumiejąc jego, zadając sobie tą trudność zrozumienia, nawet wyłapię wszystkie fałsze od niego. Ale ja muszę go zrozumieć, a nie olać. Będę takie mówić trudne rzeczy. Do tego dochodzi drugi aspekt definiujący nasze czasy. Tamten jest jeden, a ten jest drugi. Chodzi o fundamenty. Fundamenty jakiegoś zagadnienia. Posłuchaj, teraz będę mówił bardzo ważną rzecz kolejną. Jeżeli fundament jest krzywy, to przekonania, które wyrosły na tym fundamencie, też będą krzywe. Rozumiesz, co ja powiedziałem? Jeżeli masz jakieś krzywe przekonania, a skąd wiemy, że masz krzywe przekonania? Bo masz krzywe doświadczenia. Z czego wynikają twoje doświadczenia? Z twoich przekonań. Tylko i wyłącznie. Jesteś panem siebie samego. Masz takie doświadczenia, bo masz takie przekonania. A masz takie przekonania, bo masz taki fundament. Posłuchaj. Jakby wziął dom. I teraz, jak się w nim wyleje prosty fundament, to się na nim postawi proste ściany. A jak fundament będzie krzywy, to żebyś nie wiem, ile energii włożył, żeby ściana była prosta, to ona będzie prosta, ale zgodnie z fundamentem. Czyli fundament miał odchył, 2 stopnie, ściana będzie zgodna z fundamentem. A więc będzie miała odchył u podstawy 2 stopnie, a wiemy, że czym wyższa, tym większy odchył. I teraz posłuchaj mnie. Jeżeli masz krzywe doświadczenia, to znaczy, że masz krzywe przekonania. A skoro masz krzywe przekonania, to znaczy, że masz krzywo położony fundament. To jest nieprawda, że masz... Ludzie mówią tak, ja już mam fundamenty położone prawidłowo. Ja mówię, gdybyś miał położone prawidłowo fundamenty, to byś miał prawidłowe przekonania. A gdybyś miał prawidłowe przekonania, to byś miał prawidłowe doświadczenia. To proste jak drut. I więc nie ściemniaj mnie. W ogóle to jest kłamstwo, to jest ściema. Ludzie przychodzą, mam prawidłowy fundament. Ja mówię, człowieku, przecież zobacz, co ty twierdzisz. Zobacz, co ty twierdzisz. No i teraz człowiek mówi, no tak, bo ja uważam. Ja mówię, jest, on uważa. On tak uważa. A jakim prawem tak uważasz? A na czym stoi twoje uważanie? Na jakim fundamencie? Proszę mi podać 2 lub 3 świadków. Do Hegena przyszedł Jezus. W wizji otwartej. I zaczął do niego mówić. Hegen mu przerwał. I powiedział tak. Jeżeli nie przedstawisz mi 2 lub 3 świadków z Pisma, że ty to ty i że mówisz prawdę, nie będę ciebie słuchał. Bo nie jesteś Jezusem. A Jezus do niego mówi, przedstawię ci więcej niż 3. Bóg się nigdy nie gniewa, kiedy stawiasz go pod ścianą i robisz mu test prawdy. Czemu? Bo to autor prawdy. Każdy profesor jest gotów na to, żeby go skonfrontować z jego poglądami. To chwała dla profesora. Bo jeśli uczeń konfrontuje swojego profesora, to znaczy, że zależy mu na tym, żeby poznać prawdę. A ponieważ profesor jest twórcą prawdy, czyli tak naprawdę uczniowi zależy na profesorze. Więc jeśli uczeń stawia profesora pod ścianą i mówi do niego, udowodnij, to co robi? Czci profesora. Czci go. Rozumiesz? A ten duch antychrysta powoduje, że dzisiaj w ogóle ludzie, nawet do głowy im to nie przyjdzie, żeby w ogóle na swój własny pogląd mieć 2 lub 3 duchowych świadków. Jakim prawem? No bo nie Bożym. Nie Bożym. Tak, to prawda. Mojżesz rozbił tablicę, a ludzie je poskładali tak, jak chcieli. I nawet przyjście Jezusa tego elementu nie zmieniło.
Nie wiem, dlaczego mam problemy finansowe. Ludzie przychodzą, ja nie wiem, dlaczego mam problemy. Ja mówię, ja ci powiem, dlaczego masz problemy finansowe. Masz takie poglądy finansowe. A wiesz, czemu masz takie poglądy finansowe? Masz taki fundament związany z finansami. Mam problemy relacyjne, nie mogę się tam porozumieć. Powiem ci, dlaczego masz takie poglądy. A wiesz, czemu masz takie poglądy? Masz taki fundament, jeżeli chodzi o relacje. Sypie ci się coś w małżeństwie, bo masz takie poglądy. Masz takie poglądy. A czemu masz takie poglądy? Masz taki fundament. To trzeba się upokorzyć przed tym. Ludzie, jeżeli ktoś z was ma złe doświadczenia, cały czas coś mu, kurczę, to co dzisiaj tutaj było powiedziane, że już nie to, że codziennie, ale powraca coś. Coś wraca, 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 jakieś doświadczenia w ogóle wracają różne. Nie? Uznaj, że masz krzywy pogląd. A jak uznasz, że masz krzywy pogląd, to łopata i wykop fundament. Wykop. Przestań odczyniać. Rozumiesz? To się nie odczynia nic. To się nie kładzie ręki na ściany swojego życia, się mówi, prostuj się w imieniu Jezusa. Wykop dziurę. Weź mesel. I zacznij obtłukiwać ten fundament z jednej strony, bo może za dużo jest czegoś. Jak nie, rozumiesz, to ty musisz wykopać jeszcze głębszą dziurę, zacząć podlewać ten fundament betonem. Co mnie poglądy twoje? Ty masz mieć poglądy takie, jak ma Bóg. I ja też mam mieć poglądy takie, jak ma Bóg. Dziękuję bardzo. Co mnie to, że ktoś czegoś nie rozumie? Co mnie to obchodzi, że czegoś nie rozumiesz? Co mnie obchodzi, że ja czegoś nie rozumiem? Ja nie wiem. To jest twoja prywatna sprawa, że ty czegoś nie rozumiesz. Bardzo proszę, żebyś się zabrał do skupiania, edukacji, włożenia w to energii, być może zrewidowania fundamentów. Nie rozumiesz. W ogóle nikt nie ma prawa z nas nie rozumieć. Rozumiecie? Nie posiadamy prawa do tego. Żadnego prawa. Primo, dlatego, że jesteś człowiekiem i masz mózg. Sekundo, dlatego, że jesteś narodzony z Bożego Ducha i masz Ducha Świętego w swoim odrodzonym duchu. Przedstawiam ci dwóch świadków. Rozumiesz? No nie możesz temu zaprzeczyć. A więc w związku z tym nie możesz nie rozumieć. Jeśli nie rozumiesz, to znaczy, że nie jesteś skupiony na temacie, jesteś niewyedukowany i nie chce ci się włożyć dodatkowych dawek energii w zjawisko, aby je zrozumieć. No ciężko. Tak, bo to jest ciężko. Ciężko jest? Badaj. Dokąd? Aż zbadasz. Kiedy dowiem się, że zbadam? Kiedy ci się zacznie życie naprawiać, wtedy zbadałeś. W ogóle wiesz o tym, że jak fundament wyprostujesz, to ci się ściana wyprostuje? Sama. Sama. Dziś masy ludzi kłóci się między sobą o swoje przekonania, a należałoby zajrzeć do fundamentu, na którym te przekonania zostały zbudowane. Ludzie się o przekonania spierają. Małżeństwa się kłócą o przekonania. Ja mam takie przekonania, ja mam takie. Zaraz. Posłuchaj. Przekonania jakieś ktoś ma. Fundament. Jest małżeństwo. Fundament. Połączyło co to małżeństwo? Miłość. Jak miłość nie połączyła małżeństwa, to małżeństwo nie jest małżeństwem. Oficjalnie to mówię. Jeśli miłość nie połączyła dwojga ludzi, to nie są oni żadnym małżeństwem. Są jakimś tworem, małżeństwo podobnym, czymkolwiek. No nie małżeństwo to jest, tak? Tylko miłość w ogóle doprowadza do tego, że ludzie są małżeństwem. Reszta to jest kibel. Tak? I teraz tak, jeśli miłość... Idziemy po drodze logiki. Jeśli miłość połączyła tych dwoje ludzi, to obydwoje z tych ludzi wiedzą, że miłość nie szuka czego? Dzień dobry. Mówimy o fundamencie. Mam fundament, nie szukam swego. Aha. Jeśli nie szukam swego, będę szukał dobra partnera. A ja ci gwarantuję, że jak zaczniesz szukać dobra partnera,
rozumiesz? To raptem masa rzeczy sama się wyreguluje w małżeństwie. No ale po co szukać dobra partnera, jak ma się w ogóle swój pieprzony, krzywy fundamencik pod tytułem szukam swego, jestem niezaspokojony, rozumiesz o co chodzi? I sobie na nim zbuduję swoją pieprzoną ścianę i będę uważał, że to jest moje kurcze, mój wkład w to małżeństwo. Takiego mnie chciałaś, takiego mnie masz. Taką mnie chciałeś, taką mnie masz. Teraz posłuchaj. Dopasujmy się do siebie. Jak? Przecież te ściany, one idą, kurczę, człowieku, krzywo. Albo jak pójdą krzywo w tą stronę, to się zbiją w pewnym momencie, rozumiesz? I nastąpi w ogóle, człowieku, katastrofa jakaś. Jakaś katastrofa. Człowieku, większość kobiet, które siedzą za zabójstwa w Polsce, to siedzą za zabójstwa swoich mężów, konkubentów, narzeczonych albo innych. To rzadko która babka w Polsce, która zabiła kogoś, to ona zabiła, bo jest bandytką jakąś. Po prostu, człowieku, ścianki im się zeszły. Proszę ciebie, wzięła majchę. Dziękuję uprzejmie. Zrobiła mu dziurę w jelitku. Rozumiesz, i dostała ćwiartkę za to. Rozumiesz, bo nie wyrobiła ciśnienia. Bo facet, rozumiesz, to wyciągnie łapy, pobije ją, poddusi i pójdzie do burdelu. Rozumiesz? A ona nerwy. A są realia życiowe. No. Nie istnieje coś takiego, że fundament jest prosty, a pogląd, który na nim wyrósł, jest krzywy. Jak masz krzywy pogląd, to masz krzywy fundament. Przestań się zajmować prostowaniem poglądów. W ogóle powiem ci więcej. Ty przestań komuś prostować poglądy. Ty jak w ogóle jesteś w takim już mędrcem z Syjonu, że jesteś w stanie komuś coś tam wyprostować, ja ci tego życzę. Ja chcę, żebyś taki był. Ja chcę, żebyście wszyscy tacy byli. Żeby iść i prostować innym w ogóle, rozumiesz, rzeczy, to ty musisz wiedzieć, że tam chodzi o wyprostowanie fundamentu temu człowieka. On będzie walczył. Ja to zauważam, że jak ja komuś zaczynam prostować fundament, przychodzę do niego i zaczynam dłubać przy tym fundamencie, to kurczę, ja się staję wrogiem raptem. To nielubiany jestem już. A co tam grzebiesz? Ja tyle lat jestem w Chrystusie. Ja mówię, masz krzywy fundament. Nie. Nie grzeb tam. Boże, mówię, no. Ale on jest krzywy. A skąd ty wiesz, że on jest krzywy? Ja mówię, masz pogląd krzywy. Ja się już przestałem dać wkręcać w takie rzeczy. Tam diabeł, mówię, krzywił, coś tam zrobił, coś tam tego, wiesz o co chodzi, nie? Masz krzywy fundament. Drzewo dobre nie może wydać złego owocu, rozumiesz mnie? Drzewo dobre nie może wydać złego owocu. Jak jest zły owoc czegoś, to musi być drzewo złe. Musi być fundament zły. Źle wylany, źle... Człowiek, są ludzie, którzy cały czas narzekają. No dobra, przestał trochę narzekać, no bo mu się polepszył byt. Polepszył mu się, przestał narzekać. Pogorszył mu się znowu, znowu narzeka. Narzeka na Boga, narzeka na ludzi, narzeka, no na wszystko narzeka. Dlaczego ten człowiek narzeka? No i teraz go się przekonują, weź, nie narzekaj, narzekanie jest grzechem. Dlaczego on narzeka? Ty go nie przekonasz, żeby on nie narzekał. Ty go nie nauczysz nie narzekać. Najwyżej go zatkasz i spowoduje, że się zablokuje, się nie będzie odzywał. Będzie narzekał w środku. Narzekaniem będzie każdy ruch jego powiek. Do tego stopnia, że potem demoniczne siły w niego wejdą, jak do ciebie podejdzie, to już ty będziesz się źle czuł. Co ja tak się źle czuję? No bo to jest człowiek, który narzeka całą swoją istotą. I już diabeł na tym żeruje, już nawet nic nie musi mówić. Rozumiesz, on w ogóle oddycha narzekaniem. Ale czemu on narzeka? Bo on ma krzywy fundament. On nie wie, że Bóg jest dobry. I teraz ja pójdę do człowieka, powiem, słuchaj, ty narzekasz, bo ty nie masz fundamentu takiego, że Bóg jest... Nieprawda! Bóg jest dobry! Słuchałem w ogóle 400 tysięcy razy twojego nauczania w fundamentach, przeczytałem książkę, tu mam podkreślone. Ja mówię, co ty bredzisz? Nie wierzysz, że Bóg jest dobry. Weź, nieprawda. No ale i teraz jak ja mam z tym człowiekiem rozmawiać? Człowiek narzeka i twierdzi, że wierzy, że Bóg jest dobry. To jest nieprawda.
Nieprawda. Narzekasz, bo uważasz, że Bóg nie jest dobry. Kurczę. Weź chociaż to uznaj. No tak, chociaż uznaj to. Jak siedziesz jutro modlił, to powiedz, jesteś niedobrym Bogiem. Tak uważam. Nie wiem, dlaczego się do ciebie nawróciłem. Niedobry. W ogóle bądź szczery przynajmniej w tym wszystkim. Rozumiesz, o co chodzi? Niedobry jesteś, no, zostawiłeś na mnie pułapkę. Normalnie szedłem sobie przez życie z diabłem za rękę, radziłem sobie. Radziłem. Szedłem, żeś mnie tego postawił, ewangelistę, za 5 złotych, kurczę, człowieku, posłuchałem, co mówi, posłuchałem. I teraz proszę bardzo. Nie mam tego, nie mam tego, nikt mnie nie lubi, jestem, koniec, już ze mną jest niedobry Boże, ty. No tak, to brzmi groteskowo, ale takie są fakty. Człowiek, który narzeka na cokolwiek, ma krzywy fundament na poziomie takim, że Bóg jest dobry i tylko dobry. I koniec. I nie ma na to wytłumaczenia. Ale duch antychrysta, który jest w tym świecie, ten duch nieprawdy, duch niefałszywej prawdy tak zwanej, on co innego będzie ludziom mówił. Nieprawda, ty wierzysz, że Bóg jest dobry, bo Bóg jest dobry i ty się potem modlisz, dziękuję ci, Panie, że jesteś dobry, a proszę ciebie, potem idziesz, myślisz, narzekasz, znowu tego nie mam. Człowieku, lepiej by było, żeby ci zawiesili kamień młyński na szyi i utopili cię w ogóle w Zegrzu. Lepiej by było, powtarzam ci, kurczę, rozumiesz biblijną prawdę, lepiej by było, żeby cię skasować. Kamień do szyi, rozumiesz? I do stawu w Zegrzu. Lepiej by było. Miej skandalu. Miej w ogóle by było zgorszenia wśród ludzi. Nie ma czegoś takiego, że fundament jest prosty, a pogląd, który na nim wyrósł, jest krzywy. I vice versa. Nie ma czegoś takiego, że fundament jest krzywy, pogląd, który na nim wyrósł, jest prosty. Po prostu nie. Krzywy fundament, krzywa ściana. Krzywo dach cieknie. Czemu tu tak cieknie? Bo dach masz krzywo. A to jest dobry dach. Ja nie mówię, że on jest zły. Mówię, że jest krzywo położony. Kto ty powiedział, że masz zły? I on będzie mówił, ale ja mam super tą, jak to się nada, dachówkę. Ja tu mam podbitkę taką, co kosztuje 3 razy tyle. Mam wszystko zrobione. To wełna mineralna jest. Tu. Czemu cieknie? Ja mówię, bo jest krzywo. Dlatego cieknie. Co mam zrobić? Wyprostować fundament. To jest za dużo człowieku. I wiesz, co ludzie robią? Niech cieknie. Niech cieknie. Podstawię kubeł. I dalsza część jego życia to jest podstawianie kubła. Pocieknie. Posłuchajcie mnie. Wiecie, ile rzeczy w życiu trzeba zaorać, a nie je ratować? Jest masa rzeczy, które zaorać trzeba. Się okazać może, że pewne domy, które zostały zbudowane na krzywym fundamencie, to trzeba zaorać. Ale tyle lat budowałem to, czy tamto, czy to. Ja mówię, i co z tego? Dzisiaj rozmawialiśmy sobie z Agatą tam o pewnych ludziach, gdzie są małżeństwem, natomiast jedno z małżonków nie mieszka z tym drugim małżonkiem, żyje sobie, a ten drugi z małżonków no, kocha tamtego małżonka i w pewnym sensie też no, czeka, żeby się zmienił. No jak? Co to w ogóle jest? Jakim sposobem? Czekam na niego, aż się zmieni. Jak ty zaraz czekasz na niego? Po co? Przecież wy weszliście w przymierze. Złamał czy złamała to przymierze. A może się opamięta. Może się opamięta. Nikt nie mówi, że się nie opamięta.
Ja jestem przerażony osobiście. Mało rzeczy mnie przeraża. Ale jak patrzę na globalny upadek ludzkości, ja jestem przerażony tym zjawiskiem. Bo to w ogóle wchodzi w Kościół jak w masło. Ludzie tak rozmawiają, takie tezy tworzą. Na te krzywe ściany są różnego rodzaju antidota kościelne. To zrobimy, tam zrobimy. Tylko to są wszystko środki przeciwbólowe. Rozumiesz, o co chodzi? No przeciwból, jak jest krzywa ściana, no możemy. No ten obrazek wieszamy na ścianie. No patrzymy krzywo. Co zrobimy? No mały gwoździk wbije z boku. Będzie prosto. Nie, nie będzie prosto. Dla ciebie, który chodzisz po tym krzywym mieszkaniu, on będzie prosto, ale rozumiesz, że on nie jest prosto? Weź go, ten obrazek teraz, gdzie tam gwoździkiem go sobie w ogóle skontrowałeś, weź ten obrazek teraz, rozumiesz, wypionuj z czym? Z podstawą. Chciej to zobaczyć, a nie, że dla mnie jest prosto. Ludzie przychodzą, bo ja mam takie przekonanie. Ja mówię, proszę mi podać dwóch lub trzech duchowych świadków. Nie, bo mam przekonanie. Ja mówię, proszę mi podać dwóch lub trzech świadków. Posłuchajcie, ja nie wiem, jak do was może mówi Bóg. Ja nie wiem, czy jak wy to rozumiecie. Ja się nie spotkałem w moim życiu z Bogiem, że Bóg do mnie coś mówi i nie argumentuje. Ja mam zawsze argumentację na to, co twierdzę. Zawsze. Rozmawialiśmy z wieloma pastorami, liderami, różnymi ludźmi. Ja z każdym siadałem. Ja mówię, proszę bardzo, ja ci zaargumentuję Bożym Słowem moją tezę, ty mi zaargumentuj z Bożym Słowem twoją tezę. Nikt nie, już się nie zdarzyło takie coś. Do takiego czegoś jeszcze nie miałem. O, wiecie, czym mi argumentowali? Nie Bożym Słowem, swoim a rozumieniem tego słowa. A wiecie, że w ogóle coś takiego jest niedopuszczalne? Bo wiecie, że słowo nie podlega, że proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi? A to nie podlega. Ktoś mówi, ja sobie czytam Biblię, ja mówię, a jak czytasz? Takie było pytanie Mesjasza, jak czytacie? On od razu w ogóle wie, a jak czytacie Biblię? A bo Biblii to nie można sobie poczytać. A to ludzie są zdziwieni, jak to nie można Biblii sobie poczytać? No nie. A to masz w ogóle kod czytania Biblii, standardy. Albo czytać według standardów, albo nie czytaj. Rozumiesz? Bo Biblia to nie jest po to, żeby ją przeczytać. Co to jest, człowieku? Stary człowiek i morze? No tak. Wielu ludzi tak Biblię traktuje. Ja Biblię sobie poczytałem, a mówię, ale a jak ty czytasz? A to jest fajne, jak on pyta, jak czytacie? Co tam jest napisane? Jak czytacie? Czyż nie czytaliście królami, bogami jesteście? Kurczę, wiesz, zobaczcie, co on robił. On jak cytował Pismo, Jezus, to cytował Pismo tak, jak ono brzmiało w swoim duchowym wydźwięku. A oni czytali jak chcieli. Rozumiecie, że oni posługując się Pismem ukrzyżowali Jezusa? Tak. No. 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 Na jakiej podstawie czeka? Przykład. Jesteś moją żoną. Wyprowadziłaś się do innego faceta. Wiesz, o co chodzi? Po prostu mieszkasz teraz z innym facetem. A mi Bóg powiedział, czekaj na nią. Jak Bóg na niebie, to nie Bóg powiedział. Przysięgam na w ogóle prochy moich przodków. Czemu to nie Bóg powiedział? Skąd ja wiem, że to nie Bóg powiedział? Jakie ja mam na to podstawy? Na przykład, jedna z tych rzeczy możemy zaraz całą plejadę mieć, ale zacznijmy od bardzo takich podstawowych, rozumiesz? Miłość nie szuka swego. Facet, czy tam żona poszukała swego i poszła gdzie indziej. Co to jest? Niemiłość! Może ona się zakocha we mnie w przyszłym roku. Może tamten ją kopnie w dupę, ona się we mnie zakocha w przyszłym roku i będziemy mieli od przyszłego roku małżeństwo. Dopiero od przyszłego roku się zacznie. Ktoś powie, ale już będziecie po rozwodzie. Nie szkodzi. Można mieć 200 rozwodów, 200 ślubów, byle w prawdzie. I to wszystko z tym samym człowiekiem. Byle w prawdzie.
Jak ona będzie mnie kochać, rozumiesz, to co? To nigdy mnie nie zostawi. Dlaczego zostawiła? Dlaczego zostawił? Bo nie kocha. Przecież to proste, ludzie. To w ogóle, wiecie, jakie jest proste, logiczne myślenie? Zobaczcie, jak my to utrudniliśmy. Poszła w ormo, człowieku, a ten siedzi, czeka. I się modli w innych językach. Kiedy ona, proszę Ciebie, przestanie w ogóle siedzieć z tamtym gachem? I Bóg mi powiedział, żaden Bóg tego nie powiedział, bo Bóg nie może zaprzeczyć sam sobie. Nie może, bo by przestał być Bogiem. Jego bóstwo by zniknęło, wszystko by szlak trafił, ziemia by się zaczęła kręcić w drugą stronę. Ludzie prawdę traktują jak takiej baby. Bo powiedział, miłość nie szuka swego, ten poszedł do innej baby, albo ta poszła do innego chłopa, proszę ciebie. A to drugie siedzi w domu, rozumiesz, jak półtora nieszczęścia i se myśli w ogóle, na pewno to mnie kocha, ma taki trudny czas, bo Pan mi powiedział teraz, co ci Pan powiedział? W ormo poszła? No to taka, przepraszam, taki więzienny slang, że zdradziła. No. Czasem mnie ponosi, przepraszam, jak niczegoś nie... No tak. Chodzi o to, że tutaj co robimy? Argumentujemy zdarzenie. Ja w ogóle nie twierdzę, że tam nie ma jakichś związków emocjonalnych dalej, że tam coś tego nie trzyma. Trzyma masa rzeczy, no bo kurczę, ludzie byli ze sobą kilka lat na przykład, to oni się połączyli w tych emocjach, w tym wszystkim. Oni, rozumiesz, no zostawili się nawzajem, to cierpią, płaczą i tak dalej. Tak, ale gdzie tu do miłości? W ogóle nie wiadomo, czy tam się miłość im przydarzyła. Dlaczego nie wiemy, czy się przydarzyła miłość? Bo przecież on odszedł, bo przecież ona odeszła. To proste. Miłość nie szuka swego. Miłość jest do końca. Do końca jest miłość. Albo to nie była miłość. Może potem będzie. Może 20 lat będą osobno, potem się zlezą na stare lata i się w sobie zakochają, będą szczęki trzymać w jednej szklance. Niech im Bóg błogosławi. Rozumiesz? Ale dopiero wtedy zacznie się miłość i nie będą mogli powiedzieć, jesteśmy tak długo ze sobą. Będą musieli powiedzieć, poznaliśmy się pół roku temu, bo jak jest napisane, Adam poznał Ewę, to znaczy się zbliżył do niej, był blisko. Rozumiesz? To było to. I to są fundamenty. A właśnie dlatego, że ten duch tak działa i wszyscy to łykają, to my potem mamy takie dylematy i potem rozmawiamy z ludźmi. Właśnie ludzie mówią, Bóg mi tak powiedział. Ja mówię, jaki Bóg? No bo nie mój. Rozumiesz, o co chodzi? Bo mój nie przeczy sam sobie. Ludzie w ogóle twierdzą, że to, co słyszą, to jest Bóg i dla nich nie jest ważne, że jest masa różnych wypowiedzi Boga. Oni tych rzeczy nie porównają ze sobą, bo to jest trudne. A powiem więcej, porównanie ich ze sobą spowodowałoby, żeby ich idea padła. Musieliby powiedzieć, że to nie Bóg. I co ja teraz będę miał? Bo ja jestem... I teraz właśnie, a dlaczego ty na nią tak czekasz? Kocham. Nie. Nie. Powiem ci, dlaczego tak czekasz. Czujesz się niedowartościowany? Masz niziutkie poczucie własnej wartości? Nie wiesz, czy ci się uda w życiu? I siedzisz, proszę ciebie, na swoim stołeczku nieszczęścia i twierdzisz, że Bóg ci powiedział, żebyś czekał. Rozumiesz, o co chodzi? I że to miłość jest teraz. Taka miłość? Proszę cię. Nie znam takiej miłości. Nie znam takiego Boga. Rozumiecie? Nie znam takich rzeczy. Pseudonauka. Dlaczego tak się dzieje, że nie istnieje coś takiego jak fundament, że fundament jest prosty, a pogląd krzywy i vice versa? Ponieważ zasadą Bożą jest, że wszystko rozwija się według swego rodzaju. Ewangelia Mateusza 12:33. Według swego rodzaju, czyli ściana rozwija się według rodzaju, tak, fundamentu, na którym jest zbudowana. Nie zasiejesz żyta i nie zbierzesz w ogóle prosa. Powiem wam coś. Jak została zasiana miłość,
prawdziwy fundament miłości w życiu dwojga ludzi na przykład. Tam nie ma prawa to pęknąć. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja mówię, bo to jest niezniszczalny byt. To nie jest, kurczę, drewno. Rozumiesz? To nie jest w ogóle jakiś kawałek, nawet, to nawet nie jest beton. Rozumiesz? To jest coś, co jest niezniszczalne. Coś, z czego była zbudowana tarcza kapitana Ameryki. Trzeba by w to uderzyć tą samą siłą, żeby pękło. Rozumiesz, o co chodzi? A że nie ma w rzeczywistości takiej siły jak miłość, to miłość nie może pęknąć. W ogóle nie może pęknąć miłość. W ogóle, zobaczcie, o czym my mówimy? O logicznym analizowaniu. Ludzie nienawidzą logicznego analizowania. W ogóle ludzie w kościele, szeroko pojętym kościele, jak to chodzi do logicznego analizowania, to oni się kurczą. I rozumiesz, bo oni chcą tej abstrakcji. Nie wiem, czy wy rozumiecie, kiedy my gromimy duchy chaosu, wiecie, na czym się zasadza chaos? Na abstrakcji. Abstrakcja. Na tym się chaos zasadza. Tam, gdzie jest w ogóle skoncentrowanie na fakcie, nie ma prawa być chaosu. Ja mam taką brzytwę, którą sobie podgalam, takie części brody, co jej nie chcę. Teraz ja ją myję i ja ją wycieram. Biorę ręcznik i ją wycieram. Wiecie, co robię sobie, jak to robię? Patrzę, jaką mam władzę nad tym, że to mi nie przetnie palca. Ponieważ ja w ogóle nie żyję w chaosie. U mnie nie ma grama chaosu. Ja sobie to mogę robić i sobie tak... Rozumiesz? Nie wiem, czy widzieliście, jak samuraje wyciągają miecze. Trzyma palec przy ostrzu. Wyciąga. Jedzie palcem po równej linii ostrza. Gdyby przechylił kawałeczek, obciąłby sobie palec. Ale on tak wyciąga. Wiecie, o czym to świadczy? O skupieniu tego człowieka. On jest skupiony. Jego nic nie zaskoczy. Nie ma, że sobie przetnie palec. Bo on jest skupiony. Ale skupienie kosztuje. Tysiące myśli przychodzą do głowy człowieka w każdej minucie. Jeżeli człowiek nie jest, ma silnego fundamentu w tej dziedzinie, pojawia się abstrakcja, a z niej wyrasta chaos. I wtedy w ogóle czyścisz swoją życiową brzytwę, czy wyciągasz swój życiowy miecz, rozumiesz? Ale w twoją głowę, tak, uderza w ogóle 600 tysięcy myśli na sekundę. Prrrt, i wtedy ty nie kontrolujesz kąta. I chlast obcięte, chlast skaleczone. I potem przychodzą ludzie do kościoła, tu zraniony, tam podcięte. Ja mówię, co ty się tak tniesz? Co ty, kurczę, taka kaciała jesteś? Kaciała, takie nieszczęście, półtora nieszczęścia. Nie, to akurat nie, to takie uliczne takie. Ale chodzi o co? Chodzi o to, że takie półtora nieszczęścia ten człowiek, ciągle pocięty, zacięty, jakiś taki, kurcze, uszkodzony. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, dlaczego ty nie jesteś skupiony? Rozumiesz, czemu jesteś jak, nie jesteś jak John Wick? Rozumiesz, czemu? Przecież wiemy, że John Wick to człowiek skupiony. Wszystko rozwija się według swego rodzaju. W ogóle błagam was, wierzcie w ortodoksyjne prawdy. Jak ci się coś rozwinęło w życiu i to coś jest chore w jednej tysięcznej, to znaczy, że podstawa, na której to coś wyrosło, jest chora. Bo drzewo dobre nie zrodzi chorego owocu, a drzewo chore nie zrodzi dobrego owocu i tak dalej, i odwrotnie. Proszę was, nie myślcie w ten sposób.
Nie oszukujcie sami siebie nigdy. Ja uważam, że takim wielkim początkiem pogodzenia się ze sobą samym to jest nie oszukiwanie siebie samego. Po prostu nie oszukiwanie siebie. Nie, ani w górę, ani w dół. Rozumiesz? Tylko właśnie pójście w temacie równowagi, sprawdzenie rzeczywistości, którą ja przeżywam zgodnie z rzeczywistością, o której mówi Bóg. Się sprawdzę, zobaczę. I to są takie dwie podstawy pseudonauki. Pierwsza to jest wygodnictwo, a druga to jest te w ogóle chore przekonanie, że nasze poglądy nie zależą od naszych fundamentów. W obecnym czasie włada duch antychrysta za pomocą narzędzia o nazwie komfort. To komfort wszystko. Wygodnictwo, niechęć w ogóle do nauki, niechęć do analizy, niechęć do argumentacji. Rozumiesz, o co chodzi? I sobie płyniesz w tym wszystkim. Płyniesz, płyniesz, płyniesz. W ogóle i więcej, jeszcze uczysz o tym ludzi. Bo potem przekazujesz tą wiedzę innym ludziom. I potem powstaje kolejne pokolenie, kurczę, dziwaków. Nasz zespół nie jest wolny od tego. Tak. Nasz zespół nie jest od tego wolny. Ludzie, naprawdę. To nie... No tak, no oczywiście, że tak. Wychodzimy na wolność. I to jest w ogóle czas, w ogóle tego takiego uważam dzisiaj bardzo dużego z naszej strony skupienia na tym wychodzeniu na wolność, bo wyszedłeś z masy różnych rzeczy. Już dzisiaj, nie wiem, zauważ, pewne sprawy nie mają miejsca w twoim życiu. No, no nie rozmawiamy o pewnych rzeczach już, bo nie trzeba, nie? A to nie oznacza w ogóle, tak, że takie w ogóle sytuacje, one nie mają w ogóle miejsca, właściwie mają. Diabeł będzie chciał zawalać nam całe moduły. My jesteśmy jak Rolls Royce. Całe moduły są, wiesz, to jest coś takiego, że my się nie będziemy psuć. Jako zespół my się nie będziemy psuć. Tutaj chodzi o to, że i diabeł w ogóle o tym wie, że nas nie popsuje, nie? Że to nie popsujesz Rolls Royce'a. Tylko będzie chciał walić w jakieś elementy. A w Rolls Royce'ie jest tak, że tam nie ma, wiecie, że tam nie ma części zamiennych, tam moduły całe wymieniają. Tam nie ma, że tam naprawiają skrzynię biegu, no i przyjdą, wymienią ci na drugą. To jest Rolls Royce, nie? Potrzebujemy złamać działania pseudonauki, której autorem jest zespół demoniczny pod nazwą Komfort. Musimy rozpocząć walkę z relatywizmem. Nieraz to słowo tu padało. Tylko to jest tak głębokie zjawisko, że się w pale nie mieści. Wiecie, jak głęboko mogą pójść własne poglądy? Do tego stopnia, że człowiek nie zadaje sobie pytań na temat tego, co twierdzi. Przestał sobie pytania człowiek zadawać. Ja tego... To jest niesamowite. Ja na przykład muszę mieć wyrysowane wszystko, co twierdzę w argumentach. Ja sam dla siebie. Ja nie mogę mieć inaczej. Ja bym nie podszedł do drugiego człowieka i nie powiedział mu czegoś, co na przykład nie miało, czego bym nie mógł mu wyargumentować. Czasami ktoś mówi, wiesz, bo ja nie umiem tego nazwać. I teraz posłuchaj, jeśli nie umiesz czegoś nazwać, tak? To znaczy, że nie masz na to dowodów. Bo z obfitości serca mówią usta. Nie masz w sercu swoim, czyli w najgłębszej części swojej duszy, dowodów na to, co twierdzisz. Nie masz na to dowodów.
Jezus powiedział, kto z was jest w stanie co? Udowodnić mi grzech. Kto z was jest w stanie dalej? Udowodnić mi błąd. Czego on chciał od ludzi? Zobaczcie, czy Jezusowi nie wykrzykiwano zarzutów po kokardkę? Wykrzykiwano mu. Antychryst, kłamca, Belzebub, od wszystkiego go wyzywali, człowieku. Od wszystkiego, od bambików nawet. Niektórzy wiedzą, co to jest bambik, no. Bambik to teraz się mówi na kogoś, kto nie ma fałdolców, czyli ja wyjaśnię, bo to żeby było wiadomo, bo to jest akurat inna grupa, to jest grupa tych gimnazjalistów, ludzi w wieku gimnazjalnym, nie? Teraz się nie mówi w ich slangu ty frajerze, tylko ty bambiku. To jest taka popularna gra i tam bambikiem jest ten, kto nie ma fałdolców, czyli takiej waluty. I się śmieją z siebie. Ty bambiku się mówi. Nie ty frajerze, tylko ty bambiku. Chodzi o to, że człowiek musi umieć wyartykułować to, co twierdzi. Nie umiesz powiedzieć, dlaczego tak uważasz? Nie umiesz obronić swojej tezy? To nie masz argumentów na swój pogląd. Bo jest napisane, bądźcie gotowi, aby obronić waszą wiarę. Ale oczywiście, od razu z gruntu. Ktoś, kto przychodzi do mnie bez argumentów, uznaje, że człowiek ten jest w błędzie. Jego pogląd mnie nie interesuje. Odrzucam jego pogląd. Bo Jezus powiedział, kto z was jest w stanie mi udowodnić błąd. Oni mówili, wyzywali go od różnych, rozumiesz o co chodzi? Ale nikt nie mógł mu tego udowodnić. A on co zrobił? To jest prawo sądowe. Udowodnij mi. A nie procesy poszlakowe. Bo mi się to wydaje, bo mi się to wydaje. Ludzie podchodzi jeden do drugiego. Wiesz, wydaje mi się, że ty masz z tym problem. Weź proszę cię następnym razem, jak ktoś do ciebie przyjdzie z takim czymś, posadź go na krześle obok i powiedz, dlaczego uważasz, że mam z tym problem? Przedstaw mi dwóch lub trzech duchowych świadków na to. No wiesz, takie mam przekonanie. Nie obchodzi mnie twoje przekonanie. Proszę mi to udowodnić. Pozwij go. Bo ludzie nie mogą ze sobą w kościele tak rozmawiać. Ludzie nie mogą do siebie przychodzić i im pierdół jakiś wstawiać. Bo to w ogóle niszczy ducha w ogóle człowieczeństwa. To poniża człowieka. Wiesz co, tylko konstruktywna prawda cię zbuduje. Konstruktywna, nie konstruktywna z twojego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia prawdy Bożej. A nie doszukiwanie się ciągle w kimś, proszę ciebie, taki, tego ci brakuje, taki jesteś zaburzony. Dobrze, twierdzisz, że jestem zaburzony w tym. Wyargumentuj mi to. No wiesz, nie mam takich słów na to, to przestań do mnie to mówić. Uznaj, że ci się wydawało. A jak jeszcze raz do mnie z tym przyjdziesz, to uznam, że jesteś fałszywy prorok. Dlaczego mi to mówisz? Nie wolno tak robić. W ogóle z ludźmi nie wolno tak rozmawiać. A wiecie, że tak rozmawia cały świat. Rozchodzi się dwoje ludzi, mówi już i to słuchaj, już cię nie kocham. Koniec. Po stwierdzeniu już cię nie kocham, na świecie są dziesiątki tysięcy rozejść, non-stop. Przecież to jest niewyargumentowany fakt. Więcej, fałszywy fakt. To jest w ogóle fałszywe z gruntu. Nie dość, że to jest niewyargumentowane, bo tego nie można wyargumentować. A druga osoba natychmiast może to podważyć. Powiedz, ale miłość nigdy nie ustaje. No, jak to mnie nie kochasz? No, nie, miłość nigdy nie ustaje. Powiedz do mnie, jak powiesz, odchodzę od ciebie, bo cię nigdy nie kochałem. Okej.
Rozumiem, nigdy mnie nie kochałeś. Rozumiesz? Ale nie, że ty mnie nie kochasz. Już cię nie kocham. Uczcie się rozmawiać z ludźmi. To jest bardzo ważna sprawa. Jezus był w stanie wszystko swoim uczniom wyłożyć na osobności. Odpowiedział na każde pytanie. To nie była tajemnicza postać, która wyszła i powiedziała, mam takie objawienie od Ojca, rozumiesz, o co chodzi? I w ogóle on wszystko wyjaśnił, zaargumentował. Czy to było trudne? Jasne, że to było trudne. No proszę bardzo wyargumentować fakt, że trzeba na krzyżu umrzeć. Rozumiesz? No on ich przekonał do tego. Ja jestem w stanie każdą rzecz, każde moje przekonanie, tak? Wyargumentować. Ostatnio jednemu człowiekowi przez telefon wyargumentowałem, że to nie jest prawda, że od początku był zakaz seksu homoseksualnego nadany przez Boga. Ja mu to udowodniłem. Ja mówię, to się pojawiło dopiero później. Patrz, nie wiem, co patrz robił ze wzrokiem, rozumiesz? Ja mówię, ale on w ogóle, mówię, dziękuję, że mi to powiedział. Ja mówię, okej. Czy dodatkowe wokół tego, rozumiesz, o co chodzi? Powaliłem jego w ogóle myślenie na temat Sodomy, Gomory, różnych rzeczy, potem tych nazywnic, że to sodomici dzisiaj tego nazywają i to bzdury są wszystko, bzdury, wyssane z palca, które dzisiaj łyknęliśmy wszyscy jak karp kluchy. I tu nie chodzi, że ja tego bronię, tu chodzi o to, jakie są fakty. A nie, że ja na przykład tego bronię. Nie. Ja mam prawo jako człowiek do własnego jakby podejścia do tego zagadnienia, tak? Które jest tematem estetyki mojej wewnętrznej, zrozumienia dzisiejszego czasu i tak dalej. Ale nikt mi nie może wmówić, rozumiesz, że były przed prawem mojżeszowym zakazy takich rzeczy. Tak samo jak nie było żadnych zakazów kaziroctwa. Zresztą przez kaziroctwo ludzkość powstała. Rozumiesz, o co chodzi? Nie było takich w ogóle rzeczy, nie? No ale to ludziom się nie chce w to zagłębiać. Tak jest napisane. Ja mówię, ale wcale nie jest. No właśnie jest inaczej napisane. Tylko ja sobie zadałem trud, żeby wziąć tą starą Biblię i ją studiować. I 21 lat ją studiuję. I będę ją studiował do końca moich dni i całe życie przez tą Biblię będzie do mnie mówił Bóg. I nigdy mi się to nie znudzi i nigdy tego nie zaprzestanę. Żebym nie wiem, jakie miał objawienia jakieś dodatkowe, to ja to będę robił. Dlatego ją tłumaczę, bo zależy mi na tym, żeby ludzie normalnie ją czytali, bo to, co czytamy dzisiaj, to są komentarze, a nie Biblia. To jest komentarz biblijny. Komentarz biblijny, Biblia Warszawska, tak się nazywa. Komentarz biblijny, Biblia Tysiąclecia. To są komentarze biblijne, nie Biblia. Biblię to my tłumaczymy. Musimy rozpocząć walkę z relatywizmem i wyprostować skrzywienia w fundamentach. Proszę, idź z tym na wojnę. Nieważne, ile jesteś nawrócony, nieważne, ile jak jesteś namaszczony, nieważne, jaką masz służbę, jaki masz urząd w Królestwie Bożym, nie jest to istotne. Jeśli masz krzywe doświadczenia, to masz krzywe poglądy. Jeśli masz krzywe poglądy, masz krzywy fundament. Rozumiesz? I weź się z tym pogódź. Ja się pogodziłem z tym. Ja się pogodziłem z tym. Ja pamiętam, jak wychodziłem z paranoi,
różnych moich, jak ja się godziłem z takimi rzeczami, tu się mówi, ale weź to przeanalizuj. A co, zobacz, co ty masz teraz. Ty nazywasz to informacją proroczą, prawda? Weź to przeanalizuj, na czym to się opiera. Ja rzeczywiście, kurczę, brałem ten mój pogląd, przyglądałem się temu, mówię, kurczę, Boże, ale jazda, to nie ma, ja tego nie potrafię obronić. A Bóg do mnie mówi, jak ty przed sobą nie potrafisz obronić tej rzeczy, to co ty w ogóle, jak ty uważasz, ty przed kimś to obronisz? W ogóle ludzie uważają, wiecie o co chodzi z ludźmi wierzącymi? W ogóle ludzie wierzący wielokrotnie Boga, oni sobie ukształtowali sami. No taki jest Bóg. Dzisiaj w ogóle ta informacja prorocza o w ogóle złóż swoje bałwany, bo o co tu chodzi? Masa ludzi ma... Wiesz, oni się narodzili z Bożego Ducha. Tylko, że to, czemu oni obecnie oddają hołd, to nie Bóg. To jest takie bóstwo, które oni sobie ulepili z różnego rodzaju przekonań wewnętrznych. Z doświadczeń wewnętrznych, przekonań wewnętrznych, taka hybrydka. Jakby na przykład porównał to z innym, to ten ma taką hybrydkę, ten ma taką hybrydkę. I temu się kłaniają ludzie. Rozumiecie, o co chodzi? Temu się kłaniają. I bronią tego, kurczę, rozumiesz? I nauczają o tym, i pokazują to innym w ogóle ludziom. Tu nie ma co się wstydzić, że jest się człowiekiem wielokrotnie na urzędzie. Ja byłem na urzędzie Bożym, a musiałem zobaczyć, że ja mam powykrzywiane różne elementy. Powiem więcej, ja... To jest ciekawe, że w ogóle ja zobaczyłem, że fundamenty, których ja uczyłem ludzi, to ja wielokrotnie w swoim życiu nie wbudowałem jak należy. Ja ich nie wbudowałem. Ja powykopywałem różne rzeczy w moim życiu. Tak, bo Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów o faryzeuszach, mówi, wszystkiego, co mówią faryzeusze z kazalnicy w ogóle Mojżeszowej, słuchajcie. Tak? Ale za przykładem ich nie idźcie. Faryzeusze byli mądrzy, w cudzysłowie. Brali pismo, wchodzili, proszę Ciebie, do synagog, głosili. Ale oni tacy nie byli. Rozumiesz? Oni nie byli tacy. I do pewnego stopnia, tak, oni mówili prawdziwe rzeczy. Ale już ich w ogóle świadectwo osobiste niestety było w rozwałce. Równowaga. To jest potężna sprawa. Równowaga. Mamy być skutecznymi. Dlatego musimy być zrównoważonymi ludźmi. Równowaga oznacza, że nie ma w nas pseudonauki. Równowaga oznacza nas, że nie jesteśmy ludźmi, którzy żyją w systemie komfortu, którzy dają się oszukiwać, że ich poglądy nie są spójne z ich fundamentami. Którzy trwają w fałszywych fundamentach. Przemku, ja bym chciał, żebyś usiadł za pianinkiem i zagrał. Ja chcę się pomodlić o tych z was, którzy przyjmują inaczej. Wszyscy przyjmujecie to słowo. Chcę się pomodlić o tych z was, którym zależy na tym, żeby zacząć kopać przy swoim fundamencie. Chcę się pomodlić o tych z was, którzy dostrzegacie, że trzeba to wykopać. Że trzeba zrobić dziurę i wyprostować fundament. Chcę się pomodlić o tych z was, którzy też widzicie, że ulegliście pseudonaukom różnym. To jest bardzo osobiste. Ale wiem, że tak trzeba też dzisiaj zrobić, na samym początku tych waszych działań, nie?
Kto potrzebuje modlitwy, niech wyjdzie, proszę. Chodź, Agatka, proszę. Duchu Święty, modlimy się zgodnie z Twoim Słowem o ludzi. Przeklinamy nad ludźmi wszelkie demoniczne siły antychrysta, które ujawniły się jako komfort obecnego czasu. Ja przeklinam wszelką fałszywą naukę nad ludźmi, wszelką pseudonaukę. Ja w imieniu Jezusa, Ojcze, związuję wszelką demoniczną siłę antychrysta, która powoduje, że ludzie otwierają się i w niefrasobliwy sposób przyjmują wszelką pseudonaukę, nie badając stanu swoich fundamentów. Ojcze, modlę się teraz za ludźmi. Modlę się i ustanawiam dla nich siłę do tego, żeby wyprostować fundament w swoim życiu, aby przeżywać Twoją obecność całe swoje życie w sposób zgodny z Twoją prawdą. Ja wzbudzam w ludziach umiejętność argumentacji, własnych poglądów. Niech sami dla siebie będą sędziami. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, the Lord. Shemene la relere padre de kenere de Jesus. Share aloha pashende to the Jesus. Holy Spirit in the light and the Jesus and no manera lari the kidden and the sake of the night. Eloha in the Jesus and the Padre the head of Shane Maliha and the Jesus. And a praise again, Eloha no praise again, the night and the pride of the letter the kidden and the Jesus. Eloha in a pride and the kidden and the hope and the nara la kidden and the money and the lari the kidden and the Jesus. Eloha in the praise again, the letter the Jesus. Eloha manisa, hena ma, hena nis, hena ne padre de kede Jesus. Deus ma aloha sena na ma, ne neke nele de kendere de kendere de kendere de kendere de Jesus. Eto loho kona praise kendere de Jesus. Ena praise kendere de hedre, ne menere le kendere de kendere de si kendere hana na praise. Ena praise de kendere de stina ma de reha kendere ho loro loro manina na de stina na kra. Ere le kendere de kendere de si kendere de Jesus. Ena praise kendere ho loro loro manina sina. Erelere genero mosso cotono tostira la genera praes. Deus maula shiha ne manesa getaba babala hashin. Yeshua ne hashati la benase. Elohe na kanasa penerlari nene da Jesus. Eno, eno, shipe. Belo shipane hanasina nene henere henere da Jesus. Elohe no manasailas. Eno se vene praise kinene hedrine hilikride kinele. Nomo noro loro do hoc non praise che nelle rete che nelle de Jesus e lo praise che nelle de Jesus e non praise e no hanno praise che nelle rete che stecca nel loro coro loro do che nelle de Jesus era la che nelle de stere la che nelle de rete Jesus e non praise se che nelle rete che nelle de Jesus e no crede se che nelle rete de Jesus e nel loro hoc con in nelle ste e lo hanno praise che nelle rete de Harry praise. Yeshua ne hekin ne de Jesus. Ne kride se kin ne loch ne praise kin ne lare de kin ne de de steven. Ne loch nu mani stere la hen de de Jesus e pek ne le kin de de Jesus. Ne no praise kin ne le hotre praise kin ne le de kin de Jesus. Hallelujah. Holy Spirit in us trino lo con lo ro do codro do codre praise. Remene te se kin ne de stene mani lare kin ne de de Jesus. Holy Spirit in Jesus. Hallelujah. Ojcze, ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że nie będzie żadnych zapętleń nad naszymi ludźmi. Nikt z nas nie będzie nigdy zapętlony, Ojcze. Holy Spirit, Lord, in the destiny, praise the kennel, the kennel, the kennel, the Jesus. Elohe no glory, the kennel, the destiny, pane manar, the kennel, the Jesus. Amen. Ja też mam taką prośbę do Was. Jeżeli ktoś z Was będzie potrzebował porozmawiać w
więcej w tym temacie, dajcie mi znać. Dzwonimy się, czy w jakikolwiek inny sposób sobie o tym porozmawiamy, bo nie może zostać żadne niedomówienie, nie?